biegiem, idziesz za mną. Najlepiej sobie przykładasz nogi na jedną czy na drugą stronę, zobaczymy, po której stronie będzie. Chwytasz sobie tego poszkodowanego. Ciągniesz go tutaj, bo się wywrócimy wszyscy. Tylko dajesz go sobie, tu trzymasz jedną rękę, dajesz go sobie tam, hop, i tu sobie go wciągasz. Tak? Dobra. Często wam się zdarza, że się wywracacie na wszystko. Na styl. Jak gdzie wchodzicie z koło wrotu? Kto wolny ich dołączy, kto może? Powód ma jeszcze. W tempie to jest i setem biegał. Odbierzcie mu tego, z Ferrera. Z Ferrera mu weźcie. Kuba, weź z Ferrera. Przypięte są. Dobra, przejmijcie go. Czyli stabilizacja w wodzie. Nie działamy już w tej chwili, wyciągając doraźnie, metodą szybką, ewakuujemy tylko z wody. Jeżeli da się, zaopatrujemy poszkodowanego w wodzie. Będziemy ćwiczyć zaopatrzenia w tych oto tutaj bagnach.
I dobrze, bo chylanie. Bo co weźmie moje chyba. Prowadzenia poszczególnych zajęć dwa kroki w przód. Dobra. I proszę pozostali do czterech kolejności. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Woda niska. Oczy w syfie w pasz. Rafał nurkuje pod spodem i wynurza się z drugiej strony. Ręce przytrzymują klatkę piersiową i przytrzymują drugie przedramię wzdłuż kręgosłupa. Ważne jest, o ile jest taka możliwość, żeby wyciągnąć sobie poszkodowanego w osi długiej ciała, czyli iść do przodu ruchem postępowym. Spróbuj się ustawić, to jest dla potrzeb oczywiście pokazu, jak się ustawiam. Przesuńcie się, zrób jeszcze raz, poruszając. Przód idzie. No, nieco wyżej, poza podbródek, chwyt. I to jest tak zwana metoda niska. Jeżeli miał ręce wzdłuż tułowia, bo to jest ta zasada nieingerencji w pozycję poszkodowanego, który jest nieprzytomny. I jeżeli pozostał z rękami w przodu, nie musimy wtedy rąk dawać wzdłuż tułowia i stabilizujemy go metodą tak zwaną wysoką. Dociera do poszkodowanego, przytrzymuje. Tutaj nie obraca się z poszkodowanym, a oni z deską się dostosowują. Nie tak, pokaż wypłynięcie pasu. Przytopienie deski, tak. Pokaż, Maciek, pokaż deskę. Wycofaj się do tyłu, jak tam jeszcze nie jest za głęboko. Stawiamy deskę, żeby pasy nam wpłynęły pod deskę. Teraz akurat one samoczynnie tak zrobiły. Postaw deskę. I dopiero potem gwałtownym ruchem pod poszkodowanego. No. Dłuższe napłynięcie deski. Możesz wycofać się jeszcze? Tak. Jeszcze, jeszcze. Tu są badyle pode mną. Dobra, nie narzekaj. Dawaj. Deska wypływa z pod poszkodowanym i wpinamy zgodnie z zasadami od nóg. Pokaż mu ręce. Po docholowaniu niech będzie twarzą do łodzi, tak najczęściej. Dlaczego twarzą do łodzi? Dlatego, że jeżeli byłby to sam ratownik przy wysokim brzegu albo budowie hydrotechnicznej, basenu lub łodzi, jeżeli byłby sam, to on zawsze po dokolowaniu, żeby... Przejmij teraz poszkodowanego, Rafał. Drugi Rafał, wchodź na łajbę. Deska między poszkodowanego a pokład. Śledziu, ty nie dygrykuj, bo jesteś nieprzytomny, tak? Chwyt lewej ręki przez jednego ratownika i deski. I popatrzcie, oni robią dźwignię w tej chwili z deski. Do pewnego momentu ciągną tylko poszkodowanego, potem ciągną poszkodowanego i deskę. Proszę, wyrównajcie sobie, bo wam zjedzie. I jest to zdecydowanie... Odpływ!
Wyjeżdżaj szybciej, synek, bo zasłaniasz nam. Tutaj następuje desant ratownika. A nie, to jest wciągnięcie, przepraszam, na platformę. Od razu. Poszkodowany, przytomny. Natomiast ze względu na... Ale nieprzytomnego inną metodą ciężko. Ratownik teraz będzie się desantował przy poszkodowanym. Następnie sternik podpłynie drugi raz i podejmie na platformę.